Kto zaczytywał się w przygodach pana samochodzika, ten pewnie kojarzy niejakiego Fantomasa, złodzieja obrazów, który sprawiał, że ze strzeżonych galerii znikały cenne oryginały, a w ich miejsce, w zagadkowych okolicznościach, pojawiały się falsyfikaty. Tymczasem we wrześniu 2000 roku podobna historia wydarzyła się w Poznaniu. I to już nie była literacka fikcja. Ciągle tą kradzież wspominamy ze zgrozą. Z Muzeum Narodowego ktoś ukradł plażę w Pourville, Claude'a Monet. Mieć taki obraz w kolekcji to jest wielka rzecz. Zapragnął mieć go również złodziej, który zdecydował się na wielki skok. Do kradzieży doszło w biały dzień. Tu też, jak w historii z Fantomasem, oryginał podmieniono na kopię. Tyle, że na miejscu w muzeum, wycinając go wcześniej z ramy. Cięcie było dosyć brutalne, czasami poprawiane. Tropy wiodły do studenta w jasnym golfie, który feralnego dnia robił szkic innego dzieła, na co miał zgodę dyrekcji. Zanim kradzież wyszła na jaw, tajemniczy adept malarstwa zdążył rozpłynąć się w powietrzu, a z nim oczywiście obraz. Sądziliśmy, że obraz został wywieziony z Polski, a ponieważ był poszukiwany, wiadomo było, że jest bardzo charakterystyczny i że nikt go oficjalnie nie sprzeda. Przy dziełach sztuki bywa tak, że skradzione dzieło nigdy się nie odzyskuje. Zdawało się więc, że plaża w Pourville przepadła na zawsze. A jednak sprawcę udało się znaleźć, a obraz odzyskać. Z tym, że dopiero po 10 latach. Prawie nie do wiary, że obraz się znalazł. Prawdę mówiąc, nikt z nas nie wierzył, że ten cud się zdarzy. Złodziej wpadł zupełnie przypadkowo. Zalegał z płaceniem alimentów, więc jego odciski palców trafiły do policyjnej bazy danych. I wtedy okazało się, że pasują idealnie do zdjętych przed laty odcisków studenta w golfie, który zwinął obraz Monet z poznańskiego muzeum. Odzyskanie tego obrazu to jest wielki sukces wielkopolskiej policji. Robert za to usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa kradzieży. I tu niespodzianka. Złodziej wcale nie ukradł obrazu, żeby go sprzedawać, tylko by go podziwiać we własnym domu. Policjanci szybko znaleźli płótno schowane w szafie. Ekspertyzy potwierdzają, że odzyskany obraz jest oryginałem plaży w Pourville. Sąd skazał nietypowego adoratora na 3 lata więzienia i grzywnę, a sam obraz po renowacji wrócił do Muzeum Narodowego. Dziś jest już zdecydowanie lepiej strzeżony. Oczywiście, że zmieniły się techniczne możliwości nadzoru. My nie mówimy, jakie to są zabezpieczenia. Na pewno są i kamery, i systemy alarmowe, i nadzór ludzki. Tak więc potencjalni złodzieje, wara od plaży w Pourville. Bo ukraść ją dzisiaj, to byłaby nie lada sztuka.